No LB, czyli chyba sami siebie za bardzo nie reklamują. Sami mówią sobie no, sami mówią sobie jesteśmy złem. WTF, WTF, WTF. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Bez przedłużania, LB Ninja. Dostałem tylko od kogoś w paczce, nie pamiętam teraz od kogo, wybaczcie. Ale kurczę, pomieszały mi się trochę paczki, bo kurczę, kopnąłem tą wielką paczkę z czekającymi paczkami na haul i się wszystko wymieszało i tam miałem składnie opisane, co chodzi od kogo, z listami podpięte, niestety mi się to wymieszało. No ale dobra, moi drodzy, może od kogo kto dostałem mi to napisze teraz w komentarzu i go podserduszkuję i oznaczę. Moi drodzy, no LB, czy to jest, tu już chyba jest jasna informacja, bo to jest firma LB, a tu mamy jasno napisane na dole, no LB, czyli chyba sami siebie za bardzo nie reklamują, sami mówią sobie no, sami mówią sobie, jesteśmy złem, ale zobaczymy, moi drodzy. Bardzo dzisiaj mnie to fascynuje, jak wygląda ta szabla, bo oczywiście wątpię, że na tym mieczu ogromnym takim, by tutaj były takie prądy, że to jest też ściema photoshopowa, ale to się zaraz okaże. Tak jak ściemą jest tutaj na mowa za tą maseczką, no bo tu tak naprawdę nie mamy tych postaci z maseczkami, no tu można by to podpiąć, ale słabo, słabo, słabo. A jak jest z samymi figurkami, moi drodzy, czy też słabo, 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 to się zaraz okaże. Figurka numer 5, 5 zgadza się, Ninja LB+. LB+, jest prawie jak LGBT+, jakże aktualny temat wszędzie. Moi drodzy, rozpakowywujemy. Czy ten Ninja jest LBGT8+, nie wiem, ale wiem, że nie mam tu naklejek, a mamy, spójrzcie, krzywo oczywiście, bo krzywo nadrukowane. Lebao Kwan Hertz Series, czy Lebao Kwan to jest rozwinięcie LB+? Wow! Ale w ogóle teraz mamy, spójrzcie, w ogóle zmianę, coś fabularny wręcz. Mam rozwinięcie, że LB plus to jest Lebao Kwan, czyli plus to jest Kwan? Nie wiem. Tu w ogóle to logo takie krzywe, w ogóle to wszystko jest krzywo nadrukowane, aczkolwiek może to logo specjalnie, nie wiem. Hertz Series, Collect Them All nas namawiają, no ale ja nie wiem, czy się dam namówić, to się zaraz okaże. Mamy już tu złączonego Lloyda i już wiemy, że on nie jest dobry. Dlaczego wiem? Bo moi drodzy, nóżki mu latają praktycznie luźno. Zacznijmy od tego, że ta nóżka jest w innym kolorze niż góra, niż tułów i to już ładnie widać. Tu ja nie wiem, czy mi rączka ładnie wyjdzie, bo krzywo zdrukowane. Tu spójrzcie, jaka zadra, normalnie jak po zębach. No nie, spójrzcie w ogóle. Tu, żeby było ciekawiej, te nogi też się różnią. W sensie ta jest ciut ciemniejsza od tej. Lata to naprawdę całkowicie prawie, że luźno. Ta lata ciężej. Nie luźno, ale ciężej. Głowa chodzi bardzo w ogóle gładziutko. Prawie bez... Ja to mógł wręcz jednym paluszkiem obracać. A, no dobra, prawie mógłbym, ale nie mogę. Buźka, no nawet by nie była taka tragiczna. Oczywiście nie jest tu najlepiej, ale nie powiedziałbym, że jest tragedia. No ale spójrzcie, ten jakość tego plastiku no jest bardzo zła, bo na drukowym nie jest najgorzej. Jeszcze te nogi mu się zwężają, przypuszczam, że ta zaraz w ogóle wypadnie. No właśnie, tak jedzie ona jest, tu jest, moi drodzy. Strasznie słaba jakość tego plastiku. Głowę i tak musimy zdjąć, żeby nałożyć mu tego, oczywiście, i zasłonić mu tą twarz. I może to i lepiej zasłonimy mu tą twarz. Oczywiście ma on również to na górę zakładane. Co tu się odjanie? Dobra, weszło, moi drodzy. No, czuć, że to nie jest Lego. Czuć absolutnie, że to nie jest Lego, po jakości nawet tego plastiku. Mamy również tutaj rączki wkładane i uwaga, wejdzie nie w drugą stronę. A i tak by się nie stało. Dobra, weszło bardzo gładko, łatwo. Mi w ogóle wypada z rąk, nie wiem czemu. Może trochę zimno jednak na moim strychu. Może. A druga czy wejdzie? Też weszło gładko. A jeszcze z tułowiu wypada. No po prostu nogi do wywalenia. A szkoda, bo góra nie jest aż tak tragiczna. Góra nie jest aż tak zła. Ręce wchodzą. Możemy nimi kręcić i wypadają? Nie wypadają. Chociaż ta ręka chodzi zdecydowanie zbyt gładko. Ta chodzi normalnie, prawie jak w Legosach. Jedna noga chodzi gładziej, druga lepiej, jedna noga w ogóle wypada. No i jest jeszcze chyba szabla, która... Znaczy chyba szabla. Chyba jest najlepszym elementem w tym wszystkim, chciałem powiedzieć, moi drodzy. Nie ma tu oczywiście tego pioruna, którym jesteśmy łudzeni na opakowaniu, ale miecz jest łudząco podobny do Lego i jakościowo nawet ok, i jego mi się czepał. I bez kitu, on jest najlepszym elementem z tego wszystkiego, moi drodzy. No cóż, LGB, LB, Leo, Bao, Hao, Chao... Collect Them All, no nie, ja się nie dam namówić na Collect Them All. Dlaczego, moi drodzy? No ile to stoi, to jeszcze jako tako wygląda, chociaż tu, że się rozjeżdża w miednicy, to widzimy, ale już nawet tu widzimy różność kolorów i to po prostu wygląda tragicznie, wręcz słabo. Nie wiem, może mi się taki trafił akurat, że kończył się plastik w tym podajniku, czy nie wiem, czy jak to się nazywa.
Kurczę, tu mam jakoś słabiej. Nie wiem, napiszcie mi, jeżeli macie inne LB. Ja w sumie sam mam LB plusy i nie spotkałem się z takim problemem, więc może jest to pojedynczy problem i jednak jest. Czy w LEGO mamy takie problemy? No nie. Czy w Kobi mamy takie problemy? No nie. Czy w Playmobile mamy takie problemy? No nie. No właśnie, więc nie możemy tutaj usprawiedliwiać, że tutaj to spoko, raz to się nic nie stało. Bo moi drodzy, wydajemy na to swoje własne pieniądze, albo rodziców pieniądze, albo babci pieniądze, albo kogoś pieniądze, ale wydajemy na to pieniądze i chcemy też otrzymać jakąś jakość. Tymczasem nogi są tragiczne, góra ciut lepiej, nadrukowo, tak jak mówię, nie jest nawet źle i nawet ta główka się tu w miarę broni i troszkę szkoda, bo gdybym miał dobre nóżki, śmiało, oczywiście za sam wygląd, dostałby 7, 8. Funkcjonowanie jego jest jednak, tak mówię, słabe, jedna nóżka wypada, chodzi w ogóle tragicznie łatwo, druga łatwo, ale ciut ciężej, jedna ręka chodzi normalnie, druga chodzi zbyt lekko, dłonie nie, no po prostu jest to rozklekotane i jest to raczej dla mnie nie. Raczej jest to chińskie dziadostwo, którego raczej mocno bym unikał. I wam chyba też radzę, nie pamiętam teraz jak inne mówię LB wypadły, postaram się wam teraz rzucić w narożniku jakieś LB, więc obejrzę sobie też, ale dla mnie na dzień dzisiejszy w tej formie firma jest dyskwalifikowana absolutnie, nawet za 3 złote po prostu. Te nogi nie nadają się do niczego, a już na pewno nie do zabawy. No chyba że chcecie, żeby stał na półce i robił za takiego, wiecie, ninja nie do końca sprawnego. Osobiście odradzam, ale to już wasza decyzja, wasze pieniążki i tak dalej. Przemyślcie, obejrzcie moje filmy i sami sobie wyróbcie zdanie, ale moim zdaniem absolutnie na nie dla firmy LB+, w przeciwieństwie do LGBT+, bo dla nich tak, ja dla nich spokojnie. Taka moja opinia. A nie wchodzimy w politykę, bo będziesz znów, że wchodzimy w politykę i dziwne rzeczy. Także moi drodzy, ja wam dziękuję, że byliście na kolejnym filmie na moim kanale. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych, dlatego że subskrypcja kliknięta wam w tym pomoże. No i teraz jeszcze na deser wam wrzucę jakiegoś innego ninja, obejście sobie i cieszcie się tym dniem. Bye!